Do tej klatki ten problem wciąga Renatki. On się pojawiło przez chwilę takie jak ściana. Cała taka jakby punktów zbudowana. Za wciągnięta, o taka wielka ściana. A nie wiem co to było. Zapytaj się tej ściany, on dalej program ściąga, ty zapytaj w klatce. Kim jesteś, czym jesteś? Kim jesteś, czym jesteś? Jakiś nagromadzonymi programami? Czymś jeszcze? Czy z tego życia, czy z innego? Ze wszystkich. Ze wszystkich. Dobrze. Co tam jeszcze wlatuje? Jakieś ciemne kule. Zapytaj się tych ciemnych kul, kim, czym jesteście? Czym jesteście? Pasz chwilę. Dobra. Dalej, co jeszcze leci? Niteczki jakieś takie. Dobrze, ja wzmacniam jeszcze miliardkrotnie tą moc i energię. Co tam jeszcze jest, Piotruś? Taki wir był? Zapytaj się tego wira. Kim, czym jest? Kim, czym jesteś? Nierozwiązanymi sprawami. Z tego życia, czy z innych? I z tego, i z innych. Dobrze. Co jeszcze tam jest? To jest takie... coś, co... się rusza lewo-prawo, takie niteczki. O, tak jakby połączone ze sobą. Zapytaj się, kim, czym jest? Kim, czym jesteś? Jakimiś... zapomnianymi problemami? Zapytaj, czego dotyczycie? Czego dotyczycie? Pochodzenia istoty? Pochodzenia istoty? Mhm. I co to takie ważne było, żeby to było rozwiązane? Tak. Dobrze. To w takim razie na chwilę ja przenoszę ciebie, Renatkę, do tego czasu, w którym to wszystko zaistniało i o co tu chodzi. Jesteście tam. Kim jest Renatka i co się dzieje? Renatka jest czystym światłem. Tak. I wybiera sobie wcielenie. O jakie rozwiązanie im chodzi? Ona umarła nieświadomie, pełni tego, co będzie oczekiwać. Właśnie przez to powstały te problemy. Że ona chciała doświadczyć, ale ona była świadoma tego, co naprawdę doświadczy. Dobrze. Możemy to rozwiązać teraz? Tak. Dobrze, to rozwiąż to tak, jak oni chcą, żeby to pozamykać. Dobrze. Zaciągnę, dobrze. I co następne wciąga klatka? Jakieś szare coś. Zapytaj tego czegoś, kim, czym jesteś? Niczym jesteś. Niepodjętymi decyzjami? Czy one chcą teraz to rozwiązać? Tak. Dobrze, to ja przenoszę ciebie i ich do tego momentu, w których to rozwiązanie powinno nastąpić. I teraz pomóż im, żeby to było rozwiązane i uwolnione. Wszystkie.
Dobrze. Co następne wciągane do klatki? Wszystko z całej przestrzeni i spoza. Całego istnienia. Wszystko jest wciągane do klatki. Teraz mi taka lina jest. Lina? Dobrze, zapytaj jej, o co tu chodzi. Jakieś powiązania. Dobrze, z kim? Z dwoma istotami. Dobrze, obydwie istoty stoją teraz przed tobą. Zapytaj się, kim, czym są i o co tu chodzi. Kim, czym jesteście, o co tu chodzi? No, oni się uwikłali w jakieś silne powiązania z nią. I właśnie to też na nich ciąży. Dobrze, czy chcą rozwiązania tego problemu? Tak. Dobrze, to rozwiąż ten problem i zadzą. Jak to zrobisz, to przejdziesz do następnych, dobrze? I tak wszystkie po kolei rozwiązuj, a ja teraz będę prowadzał relację. Teraz otwórz sobie oczy i zobacz coś, jakiś punkt na górze znajdź, żeby zapamiętać sobie. Taki szczególny, bo tym razem cię zapytam, bo tam mówiłem, a tu będę pytał, więc zapamiętaj sobie. Masz już? Tak. Zamknij oczy. Widzisz go teraz? Oczami wyobraźni? Widzę. Dobrze. Pamiętaj o nim cały czas, od tej chwili. To jest bardzo ważne. Chcę, żeby utrzymał ten obraz wyobraźni. Ja teraz przynoszę twoją świadomość na pięty, łydki, kolana, udach, tyłek, brzuch, plecy, klatka piersiowa, ręce, ramiona, kark, szyja, głowa i dłonie. Teraz wyobraź sobie, że obracasz się na brzuch i leżysz na brzuchu. Tak sobie po prostu wyobraź, że leżysz na brzuchu. Teraz wyobraźnie podnosisz tyłek do góry, rękami się odpychasz i podnosisz głowę i klęczysz. Tak wyobraźnie, że sobie klęczysz. Teraz jedną nogę zdejmujesz z łóżka, drugą nogę zdejmujesz z łóżka i już stoisz obok, podchodzisz do drzwi, ale nie otwierasz ich, tylko przechodzisz przez drzwi na korytarz, w lewo po schodach. Jak wyjdziesz przed budynek, to mi powiedz. Przed budynkiem. Dobrze, teraz idziesz tam, gdzie było ognisko. Jest tam ktoś przy ognisku? Nie ma. Nie ma nikogo, dobrze. Teraz unosisz się do góry, tak jak ptaszki latają i lecisz sobie teraz tutaj nad tym budynkiem. Latasz sobie w powietrzu nad Raszongiem. I powiedz mi, jak te budynki, to wszystko z góry wygląda, tak samo jak normalnie? Tak wyobraźnie, jak to widzisz? Trudno sprecyzować, nie widzę. Dobrze, rozumiem, o co chodzi, tak. Wracasz z powrotem, jesteś w ciele. I teraz przynoszę całą twoją świadomość na duży palec prawej nogi. Poruszaj tym palcem, poczuj go i powiedz, czy on się rusza lekko, ciężko. Lekko. Teraz przenoszę twoją świadomość na duży palec lewej nogi. Poruszaj nim i powiedz, jak on się rusza. Lekko. Dobrze. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na prawą łydkę, ale będziesz ruszała całą stopą. Całą stopą tak ruszasz jak palcem. Całą stopą. Powiedz, jak się zachowuje mięsień kości piszczelowej, ten na górze, a jak mięsień łydki, ten na dole. Pracują. Dobrze, przyspieszaj. Teraz przyspieszaj coraz szybciej. I powiedz mi, który się pierwszy zacznie męczyć, który się zrobi taki drętwy, sztywny, który coraz bardziej trudniej ci się rusza. Który to jest? Jednakowo. Jednakowo, dobrze. Ty cały czas ruszasz, a ja odcinam dopływ energii do tych mięśni. I one już nie są zasilane niczym. Zaczynają się męczyć coraz bardziej. Czujesz, jak się robią takie drętwe, ciężkie. I masz coraz większy opór. Tak jakby zaczynał się troszkę pobolewać mięsień kości piszczelowej, ten górny. Czujesz, że on jest trochę taki spowolniony? Stopa. Stopa, dobrze. Przestajesz ruszać. Ona zasypia i śpi. Ja przenoszę całą twoją świadomość na lewą stopę i robisz lewą stopą to samo. Ruszasz nią i obserwuj, jak się zachowują te dwa mięśnie.
mięsień kości piszczelowej ten górny i mięsień łydki ten dolny. A szczególnie chodzi mi o to, żebyś porównała z prawej nogi, z lewą nogą te mięśnie, które są takie bardziej operatywne, które są lepsze. W lepszym stanie, sprawniejsze. Lewy. Lewy jest lepszy, mocniejszy? Bo jednakowy. Aha, dobrze, przyspieszaj teraz. Przyspieszaj tą lewą stopą. Coraz szybciej. Powiedz, co się męczy najbardziej. Stopa. Tak samo jak prawa się męczyła, czy inaczej? Prawa bardziej. No to przyspieszaj jeszcze, aż będzie lewa się tak samo zmęcza jak prawa. Jak poczujesz, że już tak samo jest zmęczona, to wtedy powiedz. Nie męczy się. Dobrze, nie szkodzi. Ja odcinam dopływ energii do niej i już energia nie płynie, nie jest zasilana. I zaczyna coraz bardziej się męczyć. Czujesz opór? Mhm. Przestajesz ruszać. Lewa stopa zasypia, mięśnie. Chyba nie czucie, władze one śpią, a ty w ogóle nie czujesz, czujesz taką ulgę, że się uwolniłaś od ciężkiej pracy. Teraz przenoszę twoją świadomość na prawe kolano. Poczuj, jak z prawego kolana odchodzą napięcia, on się rozluźnia, zasypia i śpi. Teraz przenoszę twoją świadomość na lewe kolano. Z nim dzieje się dokładnie to samo, a ty to odczuwasz. I czujesz, jak opuszczają napięcia, on się rozluźnia, zasypia i śpi. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na uda. Poczuj, jak z obydwóch ud odchodzą napięcia, uda się rozluźniają, kładą się na łóżko, zasypiają i śpią. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na brzuch. Od pasa w dół nie masz czucia i władzy, tak by w ogóle nie było. Teraz czujesz, jak z brzucha odchodzą napięcia, brzuch się rozluźnia. Teraz zaczniesz oddychać świadomie. Oddech świadomy polega na tym, że wciągasz czyste, świeże powietrze powolutku przez nos, odczuwając jak ociera ścianki nosa do wewnątrz, wciągasz do płuc, a z płuc do całego organizmu, aż do czubków palców rąk i nóg. Później wyobraźni robisz wydech od palców nóg, rąk, z całego ciała i wyrzucasz wszystko z siebie, z czego nie chcesz. A ty najlepiej wiesz, czego nie chcesz. I teraz robisz wydech i to wszystko, czego nie chcesz, wyrzucasz wyobraźnie prosto do słoneczka. Słoneczko to razu przyjmuje, zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś od tego wolny. I oddychaj według tej procedury. Z każdym takim oddechem czujesz coraz większą ulgę, coraz większy spokój. Oddychaj i odczuwaj, jak oczyszczasz całe swoje wnętrze. Całe twoje wnętrze się rozluźnia, robi się bardziej spokojne, robi się bardziej takie zrównoważone. Czujesz, jak ogarnia cię taki spokój, cisza i zaczynasz czuć się coraz lepiej i oddychaj. Z każdym oddechem twoje ciało się coraz bardziej relaksuje i wchodzisz w coraz głębszy relaks. Wchodzi jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. I jeszcze głębiej. I jeszcze głębiej. Twoje ciało zasypia i śpi, a ty nie masz im czucia i władzy. Teraz twój brzuch zasypia i śpi, a ja przenoszę twoją całą świadomość na plecy. I ty czujesz, jak całymi plecami leżysz po łóżku, całą płaszczyzną pleców. I teraz zaczynasz być coraz cięższa. Masz takie wrażenie, ważysz 100 kilo. 200. 300. 500. A teraz byś ważyła tonę. Ogromny ciężar wciska cię w łóżko. Ja zabieram ten ciężar do słoneczka. Słoneczko spalone nie istnieje, nigdy się nie będzie, a ty jesteś lekka jak piórko i masz wrażenie, że leżysz na łóżku, ale z powietrza. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na plecy i czujesz, jak plecy zasypiają i już ich nie czujesz. Teraz przenoszę twoją świadomość na klatkę piersiową. Czujesz, jak klatka piersiowa się rozluźnia. Oddech staje się coraz lżejszy, przyjemniejszy. I ty zaczynasz sobie oddychać. Powiedz mi, jak pracuje twoje serduszko. Wolno, szybko, czy może
Nierówno bije, czy równiutko? Troszkę przyspieszone. To dobrze, to znaczy, że żyje. Słuchaj, teraz będziesz oddychała świadomie tak do całego ciała, będziesz oddychała tylko do serduszka. Czyli już znasz procedurę oddechu, pobierasz czyste, świeże powietrze, powolutku przez nos, czujesz jego czystość, świeżość, wprowadzasz do płuc, a z płuc do serduszka i oczyszczasz. Tak wyobraźnie wyobrażasz sobie, że to powietrze to jest taka woda o strukturze kryształu ciekłego. I ona odtula twoje serce, tłucze wszystkie brudy, stresy, kłopoty, zmartwienia, bóle, żale, cierpienia. Wszystko, brak miłości, brak zrozumienia, niepowodzenia, obojętnie wszystko, co się tam odłożyło, to teraz to wszystko ta woda wypłukuje z całej okolicy, ale i z wewnątrz, z serduszka. Wszystko zabiera i teraz wyobraźni robisz wydech prosto do słoneczka. I ten wydech idzie do słoneczka, słoneczko go spala, to wszystko nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty czujesz taką ulgę na serduszku, spokój. I twoje serduszko zwalnia. Pobierasz następne powietrze i oddychaj według tej procedury. Z każdym oddechem twoje serduszko zwalnia coraz bardziej, robi się spokojniejsze, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Zasypia i śpi, a ty go w ogóle nie czujesz, tak by go nie było. Wchodzisz jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Ja policzę do 10 i ty zaśniesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I śpisz. Ja teraz policzę do 10, a ty wejdziesz jeszcze głębiej. Taki bardzo głęboki relaks, cudowny, w jakim nigdy w życiu nie byłaś. Będziesz czuła się cudownie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Powiedz mi, czy kiedykolwiek byłaś w takim stanie, czy jesteś pierwszy raz? Pierwszy raz. A podoba ci się ten stan? Jest miło. Wyobraź sobie, że teraz jesteś takim ptaszkiem, który sobie lata. Po prostu lata sobie, widzi ziemię pod spodem, w górze niebo widzi, murki i tak sobie lata w lewo, w prawo, wyżej, niżej. Fajna zabawa? Nie odczuwam tego. Dobrze, w porządku. W takim razie ja przenoszę teraz ciebie na łąkę. Łąkę pełną kwiatów. Jest samo południe, środek lata, jest po prostu pięknie. I stoisz, czujesz zapach tych kwiatów. Teraz odwracasz się o 180 stopni, przed tobą stoi wieża, okrągła wieża. Naprzeciwko ciebie do tej wieży są drzwi otwarte do jej wnętrza. Przez te drzwi otwarte widzisz schody zabiegowe, takie kręcące się w kółko, jak każda wieża ma. Ja za chwilę zacznę liczyć do 10. I to jest bardzo ważne, że jak zacznę liczyć, byś skoczyła wyobraźnie do środka i bardzo szybko biegła na samą górę. Bo jak ja doliczę do 10, to ty musisz być na samej górze, a tam jest wysoko. Więc musisz się bardzo śpieszyć. I jak ja doliczę, ty będziesz na górze. Ja ci wydam polecenie, a ty go wykonasz. Wykonasz go? Wykonam. Ruszasz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podbiegasz do okna, wyskakujesz i lecisz jak ptaszek. Robisz takie koło, odwracasz się. Patrzysz się na tą wieżę i powiedz mi, z czego ona jest zbudowana, z cegły, z kamienia, czy jakiś inny materiał? Biała. Takie podstawowe rzeczy. To jest jednolita, czy jest poddzielana, że do cegły są, czy kamienie, czy coś? Czy to jest jednolita bryła? Jednolita jak komin, taki okrągły. Rozumiem. Teraz podlatujesz do niej i dotykasz gołymi rękami. Tak wyobraźni, dotykasz, głaszczesz te ściany i powiedz, czy one są gładkie, szorstkie, czy jakieś inne. Pierwsze wrażenie. Gładkie. Gładkie. Słuchaj, teraz tak jak pająki chodzą, tak sobie idziesz po tej ścianie na samą górę i wchodzisz na sam dach. Powiedz, jaki tu jest dach?
spadzisty czy płaski? Takie pierwsze wrażenie. Taki jak czapka Chińczyka. Aha, coś takiego. Dobrze. Teraz sobie siadasz na tym dachu i w pozycji medytującej, czyli kwiatu lotosu. Masz nogi złożone i ręce. I teraz sobie tak siedzisz i zaczynasz medytować. Wchodzisz w bardzo głęboką medytację. I zero myśli. Absolutna cisza na wszystkich poziomach. Wchodzisz coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. I już absolutna cisza. Jesteś w tej medytacji. Byłaś już kiedyś w takiej ciszy? Nie. Podoba ci się ona? Tak. Dobrze, więc teraz sobie będziesz tu się relaksować. Jak pójdziesz znowu do 10, a ty wejdziesz tak głęboko, że wszystkie twoje programy się od ciebie odłączą. Wszystkie twoje myśli, wszystko to, co wyprowadzasz za ważne, potrzebne, ja to wszystko od ciebie na 10 odłączę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zdejmuję je wszystkie do słoneczka, słoneczko spala. One nie istnieją, nigdy nie istniały, nigdy istnieć nie będą, a ty jesteś całkowicie wolny od nich, jesteś absolutną ciszą. Skasowałem ci teraz wszystkie twoje problemy, wszystkie twoje kłopoty, wszystkie zmartwienia, wszystkie przyczyny tych problemów, kłopotów na wszystkich poziomach. I już nie ma. Jak się teraz czujesz? Tak jakby z głowy coś wyciągnięto. Czujesz, że głowa pusta? No, coś ubyło. Dobrze. W takim razie ja teraz z twojej głowy, z twojej przestrzeni wyjmuję wszystkie klątwy, byty, umysły, zmysły. Wszystko wyjmuję. Stawiam przed tobą. Powiedz, dużo tego jest? No, taka jakby paczkę taką dużą jakąś, ale to niewyraźnie bardzo. Dobrze, wszystko. Ale ty chcesz się tego pozbyć na zawsze? Tak, oczywiście. Na twojej mocy woli, ja to daję to do słoneczka, słoneczko to przyjmuje, zjada, spala i to nie istnieje. I nigdy nie będzie istniało, a zresztą nigdy nie istniało. Ty jesteś od tego wolny na wszystkich poziomach. Jak się teraz czujesz? Trudno określić. Tak, nijak. Tak, nijak to dobrze. Ja teraz doprowadzam czyste światło, twoją własną energię z istnienia. Wzmacniam to światło jeszcze miliardkrotnie. Ono wchodzi przez czakrę kron do twojego wnętrza. Cała twoja głowa, wszystkie zmysły, umysły, to wszystko, co było, jest spalone, zniszczone i zamienione wszystko w światło. Czyste, piękne i to światło idzie z całej przestrzeni głowy, przez ramiona, ręce, klatkę piersiową, brzuch, krocze, nogi, aż do stóp i do palców. Jesteś jednym pięknym, czystym światłem. Pełny reset na wszystkich poziomach. I ta energia płynie do ciebie jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze. Czujesz absolutny stan błogości. Policzę od 1 do 10, a ty wejdziesz na bardzo głęboki poziom. Na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja to wszystko sprawdzę. Zamykamy klatkę, zakładam miliard warstw folii, którą nikt na nic nie przejdzie. To wszystko zamykam pod spodem z całą przestrzenią, ze wszystkim. Pieczętuję. Podaj teraz rękę Renatce, żeby wyszło jako czyste istnienie, absolutnie czyste. Wyszło. Dobrze. Teraz doprowadzam do niej czystą energię z jej istnienia. To białe, piękne światło, wzmacniam go biliardkrotnie.
albo do 10 potęgi. To światło wchodzi w nią, wypełnia, narośnie, staje się wielka, 10 razy większa i potężniejsza od tego wszystkiego, co jest w tej klatce. Zaraz, to co mamy zrobić z zawartością klatki? Słoneczko. Dobrze. I spalić, tak? Tak. Dobrze. W takim razie teraz biorę tą klatkę, zanoszę do słoneczka. Słoneczko ją przyjmuje, zjada, spala na wszystkich poziomach, ona nie istnieje. Z tą całą zawartością nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś wolna od nich, a oni od ciebie. I co poczułaś? Poczułaś jakąś ulgę, że się pozbyłaś czegoś? Właśnie tak się czuję, jakbym leżała na wodzie. Bardzo dobrze. Takie... To bardzo dobre uczucie, takie właśnie spokoju ci, czy równowagi. Dobrze, Piotruś. Przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości. Renatki, teraz sprawdzaj wszystkie poziomy od samej góry do samego dołu, żeby był przepływ energii i wiedzy, świadomości. Ja muszę powiedzieć o Reiki, że pierwszy stopień mam zrobiony. Mamy cię to zdjąć? Tak, tak. Dobrze, Piotruś, za chwileczkę zatrzymujesz się, do tego wrócisz. Teraz zobacz, co jest nałożone w związku z Reiki na Renatkę. Ręka. Teraz zdejmuję to i to jest przed tobą. Zobacz, jak to wygląda i co to jest. To są jakieś symbole. Dobrze, zapytaj się tych symboli, czego dotyczą. Czego dotyczyć? Cisza. Dobrze. Renatka ich nie chce, a ja wcześniej zauważyłem na jej rękach zakłócenia energetyczne. W takim razie podziękuję im za to, że byli, ale już Renatka ich nie potrzebuje. Teraz ich bierzesz, zanosisz do słoneczka, słoneczko zjada, spala, one nie istnieją, nigdy nie istniały i nigdy istnieć będą, a Renatka jest całkowicie od nich wolna. Co Renatka poczuła się na nich teraz? Robienie w środku dłoni. Takie pieczenie. Wygryzła jak rdza. Właśnie chodzi o to, że zupełnie to ma inne znaczenie niż ludzie myślą. Zaraz co zrobić. Dobrze. W takim razie teraz wracamy. Dobrze, ty wracaj na poziom i dalej to rób. Twoje ręce są wolne. Teraz popatrz na swoje ręce i powiedz mi, jaką oni mają aurę. Takie pierwsze odczucie. Zielone. Dokładnie. I chodzi o to, że masz ręce, które leczą. Te symbole Reiki jakby zakłóciły ci tą energetykę i nie mogłaś leczyć. Dlatego to właśnie zobaczyłem tam, co ci wtedy powiedziałem, że są jakieś zakłócenia. Bo właśnie były jakby twój naturalny kolor aury, właśnie takie zielone leczących, uzdrawiających, zostały zakłócone przez to Reiki. To tak jakby mistrz poszedł do ucznia, żeby uczeń mu coś pomógł zrobić. Rozumiesz? Tak, ja tak potrzeby zawsze czułam, że chciałabym leczyć pierwsze rodzina i dlatego nie wiedziałam, jak to zrobić, więc no, Reiki tak mi się skojarzyło. Nie było ci to potrzebne, ale teraz ci powiem tak, że na przykład jak będzie kogoś głowa bolała, albo ręka, albo cokolwiek, wystarczy, że rękę położysz na to miejsce i powiesz uzdrawiam. Od razu to znika. I teraz stoi przed tobą, masz dzieci? Tak, córka. Dobrze, stoi córka przed tobą. Czy ona ma jakiś problem może? Ma problemy, a ja jeszcze w związku z córką chciałabym się dowiedzieć, bo jak zaszłam w ciążę, tak, miałam odczucie, że to nie jest moje dziecko i tak zawsze tak nie miałam instynktu macierzyńskiego. Tak. Dobrze, ja teraz przenoszę ciebie do szpitala. W tym momencie, jak ty dostajesz się do niego, do porodu i teraz widzisz cały ten poród, Piotruś, ty też tam jesteś, cały poród. Od momentu, gdy jest poród, gdy dziecko odnoszą, dają nam tą zapinkę na rękę i potem ci ją przynoszą. Czy to jest to same dziecko cały czas?
To pierwsze czarne włoski mi się pokazały. Martynka blondynką była, ale teraz... Piotr, jak ty to widzisz? Może pomyłka nastąpiła. Przemilczać? Niedobrze. No niemożliwe, Martynka jest podobna do ojca. No to co teraz będzie? Wiesz, że jest jedyny sposób to sprawdzić DNA. Ale chodzi mi o to, że jak zaszłam w ciążę, to już nie czułam, że to jest moje dziecko, że to jest nie moje dziecko. Nie przy porodzie. Aha. Nie przy, tak, od samego początku. Aha, tu o to ci chodziło. Mhm. Dobrze, to w takim razie zrobimy inaczej. Ja teraz przenoszę ciebie do tego momentu, w którym zaistniał ten program, obojętnie kiedy to było, ciebie i Piotrusia, i tam jesteście teraz. Powiedz, kim tu jesteś, czy to jest to życie, czy inne? Pierwsze wrażenie. Nic z nimi się nie... Dobrze, Piotruś. To życie, czy inne? Inne. Kim radka jest? Tam kobieta. Dobrze, ile ma latek mniej więcej? 20. Dobrze, i co się dzieje, co się wydarza? Zimno jest trochę. Spotyka jakąś istotę. Dobrze, kto to jest ta istota? Czego chce? Coś jej oferuje. Teraz wyraźnie słyszysz i widzisz, co jej oferuje. Szanowni, zgodź się jakieś dziecko mieć, to coś otrzyma. Ważnego, wartościowego. Dobrze. Radka się godzi? Tak. Dobrze, teraz widzisz cały przebieg i widzisz konsekwencje tego, co tu chodzi, co się wydarza. No, nie przyjmę do siebie jakąś istotę. Ale bardzo później to żałowała. Dlaczego żałowała? Bo co? Miała mieć... Siedzi bardzo dobrze, a co okazało się, że było przeciwnie. Dobrze. Radka, chcę, żebyśmy to naprawili. Nie, nie słyszałam, co powiedziałeś. Chodzi o to, że tam zgodziłaś się na coś, jeżeli chodzi o macierzyństwo, ale nie byłaś zadowolona później z tego i taki powstał zapis. Czy mamy to wycofać i naprawić, żeby to było dla ciebie korzystne? Tak, tak. Dobrze. W takim razie Piotruś się teraz wycofuje sytuację do momentu rozmowy z tą istotą i Renatka nie zgadza się. Ta istota odchodzi i gdy Renatka dokonuje wyboru samodzielnie zajścia w ciążę na odczucia macierzyńskie, ma bardzo dobry kontakt z sobą i swoim ciałem i tak zostaje. Teraz ja wymazuję tamte wszystkie konsekwencje i wszystkie zapisy aż do chwili obecnej. Zdejmuję z wszystkich ciał, zmysłów i umysłów do zera, do słoneczka. Słoneczko to spada, to nie istnieje, nigdy nie istniało, nigdy istnieć nie będzie. A w to miejsce robię ten zapis, że doświadczyłaś macierzyństwa normalnie i miałaś wszystkie odczucia. I teraz ten zapis wchodzi, wypełnia wszystkie poziomy ciała i zmysłu aż do całego istnienia. Co poczułaś? Teraz dopiero takie długie uczucie mi się po piersiach rozlewa od czakry splotu słonecznego w górę. Dobrze, Piotr, wracasz na poziomy. Brakowało ci tego? No, taką radość jakoś. Bo to jest właśnie ta radość z macierzyństwa. Z dawania takie... życia. Wzruszenie. Dobrze. No, jak myślę o tym, to takie... Piękne uczucie, jak teraz do wnuczka żywię. Dokładnie. I to się wszystko teraz właśnie wyrównuje, pięknie, stabilizuje.
I już jesteś teraz pełna takiej ciszy, spokoju, takiej radości wewnętrznej, tak zostaje. Nie mogłam tego zrozumieć, że chciałam wydobyć z siebie uczucia takie macierzyńskie, ale coś mi nie pasowało, blokowało. Jak widzisz, sama to było w wcieleniu, tam była przyczyna. Po prostu zgodziłaś się tam na macierzyństwo z mężczyzną, który nie byłeś przekonana do końca. Skoro tak się wydarzyło, to gdy już urodziłaś to dziecko, nastąpiło w tobie takie rozczarowanie, że ten człowiek nie dotrzymał słowa. I to spowodowało taki zapis, rozumiesz, że ty się zamknęłaś na odczuwanie macierzyństwa. Dlatego teraz w tym życiu tego nie odczuwałaś. To jest normalna reakcja, czyli nienormalna reakcja i dlatego normalnie to tak wygląda. Ale to jest proste. Widzisz, dokopaliśmy się, usunęli, tego nie ma. Nie wiem, wszystko dobrze. Wiele sobie zarzucałam. Nie, tu nie można sobie wybaczać, ale to powracało ci. Bo to nie było to. Ty mówiłaś jakby sama do siebie nie na temat i nie rozwiązałaś problemu. Teraz został problem rozwiązany. I automatycznie. Chcę, żeby cię oczyścić ze wszystkich twoich oskarżeń, które się oskarżałaś, twoich kar, win i wszystkiego, co myślałaś. Tak, tak. Zdejmuję z wszystkich twoich ciał, zmysłów i umysłów wszystkie zapisy, które pod swoim adresem wysłałaś jako obwinianie się z powodu tylko tego prostego niezrozumienia. Nie wiedziałaś, o co chodzi. I niesłusznie to mówię. Ja teraz zdejmuję z ciebie na wszystkich poziomach, daję do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty zwija tego wolna. Całkowicie. Jak się czujesz? Przez całe ciało takie mrowienie, energia jakby przechodziła i tak na złoto to troszeczkę tak jakby ekstra odbierało. A się zaczynasz wreszcie się aktywować. Bardzo się poblokowałeś. Ale ci powiem, że już to zauważyłem kiedyś, że im bardziej istota jest taka wartościowa, bo to będzie najlepsze słowo, tym bardziej jest zniewolona. Wiesz? Właśnie różne programy się wkradły w trakcie i one tak potrafią manipulować po to, żeby, no wiadomo, lepiej się mogą pożywić przy tobie niż przy kimś, kto jest słabszy. Dlatego właśnie im bardziej mocniejsza istota, zauważyłem, tym bardziej jest obsiadnięta przez programy. Tak ładnie nazywamy. Ale ja tak całe życie czuję, że z czymś walczę, coś zrzucam od siebie, ale taką siłę w sobie dużą mam i zawsze miałam. Tak, ale bo ty masz tą siłę, tylko nie wiesz, co zrzucasz i z czym walczysz. Ale teraz zrobimy takie doświadczenie. Stoi przed tobą to, co właśnie zrzucasz przez całe życie z siebie, z czym walczysz. Teraz daj ci takie okulary prawdy. Dostrajam i ty bardzo wyraźnie to widzisz. Co to jest? No nie widzę wyraźnie, ale taki jakiś taki czarny kot spąch mi się chwilowo pokazał. Dobra, Piotruś, co to jest? No byt. Byt, prosta sprawa. Chcesz się go podbyć? Dobrze, na mocy wolnej woli ja go chwytam. Zanoszę do słoneczka, słoneczko go przyjmuje ode mnie, swoimi rączkami zjada, spala i już go nie ma. Nigdy nie było, nigdy nie będzie, a ty jesteś od niego wolna na wszystkim poziomie. I wszystko z ciebie schodzi, idzie do słoneczka, wszystkie zapisy, powiązania, wszystko co było z nim związane odchodzi do słoneczka, słoneczko spala ostatecznie. Jak się czujesz? Czuję większą przestrzeń takiego serca, tak jakby takiego luzu więcej. Dobrze. Teraz skupisz się na odczuciach swojego ciała i poczuj, gdzie jeszcze jest jakieś miejsce, w którym czujesz jakiś ucisk, blokadę albo jakiś jakikolwiek dyskomfort. W tym miejscu. Żołądek na pewno, czy
splot słoneczny, tej okolicy, brzuch. Dobrze. Ja teraz daję ci takie specjalne okulary prawdy, dostrajam je do perfekcji. Popatrz na swój brzuch, na swój splot słoneczny, żołądek. I zobacz dokładnie, w którym miejscu to się skumulowało, w którym miejscu to się umiejscowiło. Nie widzę. Dobrze, Piotruś, w którym miejscu rynek? W centrum. W centrum, dobrze. No, tak, ja teraz daję ci taką potężną moc, chwytasz to prawą ręką, wyjmujesz to z wnętrza, trzymasz przed sobą, powiedz, jak to wygląda, co to jest. Czy coś zakorzenione. Zapytaj się go, kim jesteś, czym jesteś. Kim jesteś, czym jesteś. No nic nie wiem. Dobrze, zapytaj się, czy chce, żeby go oczyścić i uwolnić. Tak. Dobrze, na mocy wolnej woli zanosisz do słoneczka, słoneczko przejmuje swoimi rączkami, spala go, on już nie istnieje. Jest oczyszczony, nie istnieje, nigdy nie istniał, nigdy istniał nie będzie. Jest sam wolny od siebie. A Renatka od niego. Ja teraz taką wiązkę światła ci daję, najczystszego, białego, wzmacniam go miliardkrotnie, skieruj splot słoneczny i tam zdezynfekuj, oczyść to wszystkie miejsca i pozamykaj, odbuduj wszystkie tkanki, zamknij aurę. Jak będzie dalej, nie to powiedz. No i burczy mi w brzuchu. Ruszyło. Jest. Więc już to takie proste. Proszę. Teraz przeskanuj całe swoje Renatko ciało. Poszukaj, gdzie jeszcze coś wyczuwasz, że coś jest... Kręgosłup. Kręgosłup? Co z tym kręgosłupem teraz się dzieje w tym miejscu? Chyba na środku też. Czujesz na środku? Tak, na środku. Na pewno. Bo mam bóle kręgosłupa też. Dobrze, Piotruś, teraz zobacz, co tam na środku się dzieje z kręgosłupem. No, taki bąbel jakiś. Czyli zwyrodnienia? Tak. Dobrze, zapytaj się tego kręgosłupa, czy chce, żeby go zoperować, czy chce, żeby go wymienić na nowy. Operować. Dobrze. W takim razie ja teraz kładę Renatkę na stole operacyjnym. Ona leży na brzuchu. A ty jesteś tutaj teraz chirurgiem fantomowym najwyższej klasy. Daj ci specjalne okulary. Laser ci daję. I teraz otwieram. I ty widzisz pięknie cały kręgosłup. I teraz tym laserem pościnaj te wzrosty. Pousuwaj to wszystko ładnie, kości załataj, zagładź, żeby były gładziutkie, wysmaruj, zrób to wszystko, żeby było idealnie. Jak już to wszystko zrobisz, potem weźmiesz z apteki taką maść specjalną, wysmarujesz mazią, żeby te kości wszystko się pięknie ruszało i żeby było w idealnym stanie. Tak jest. Super. W takim razie ja zabezpieczam i tak już zostaje. Jak czujesz teraz tych nosków? Taka biała linia mi się pokazała. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz spróbuj jeszcze coś odczuć. Czy jeszcze ktoś coś nie domaga? To znaczy, ze słuchem na pewno, bo mam bardzo osłabiony słuch. I piszczy mi w uszach od paru lat. Dobrze. Teraz mocniej, raz słabiej. Dobrze. Zrobimy coś takiego. Ja teraz przenoszę ciebie i Piotrusia do tego momentu, kiedy zaistniało to zdarzenie z tą utratą słuchu. Chodzi o ten pierwszy mi program. Obojętnie kiedy, bo ja was przenoszę i tam jesteście. Kim tam jesteś? Chłopcem, dziewczynką, mężczyzną, kobietą. Znaczy, ja nie widzę, ale to pamiętam jako zdarzenie. To powiedz mi to zdarzenie. No, to był rękoczyny mojego męża. Uderzył mnie tak. Z otwartej ręki? No, z pięści. Z pięści w ucho? W głowę.
W którym miejscu ci uderzył? Lewe ucho. Lewe ucho. I ja długo miałam niedosłuch lewego ucha, a później wyrównało się na lewe gorzej, słyszałam na prawe lepiej, ale ten niedosłuch przeszedł na prawe ucho. Mhm. Wyrównało się. Rozumiem. Przewróć. Teraz przenoszę się do tego momentu przed tym uderzeniem. Teraz widzisz Renatkę i męża i teraz widzisz uderzenie i zobacz, jaki powstał zapis, co się wydarzyło, jak to się przeniosło. Czułeś wstrząs, żebyś się nie mógł? I co ci tam stało? Jak to teraz wygląda? Jakie konsekwencje to miało? W którą stronę to poszło? Dlaczego z jednego ucha poszło na drugą? To właśnie tak jakby fala poszła. Fala? Mhm. Dobrze. Renatko, chciałabyś, żeby to się nie wydarzyło? Tak. Dobrze. Nie mów, ale. Teraz, Piotruś, ja przenoszę ciebie, Renatkę, do tamtego czasu i mąż się wścieka, awanturuje się, ale ją nie uderza. Po prostu ręka mu opada, nie uderza ją, a skoro nie uderza, nie powstaje ten zapis, więc ja go zdejmuję z wszystkimi konsekwencjami aż do chwili obecnej, z wszystkich poziomów, wszystkich ciał i zmysłów, z uszu, ze wszystkiego, do słoneczka, tylko to spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A w to miejsce wprowadzam czysty zapis, że nic się nie wydarzyło i wchodzi takie światło w uszy, to w lewą stronę, w prawą, wszystko rozjaśnia, resetuje, oczyszcza na wszystkich poziomach i to wszystko znika i schodzi. Słuch jako zmysł pracuje normalnie, jako teraz wzmacniam jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Teraz wyraźnie słyszysz i już będziesz wyraźnie słyszała. Co czujesz? Przyciszyły mi się szumy tak jakby i nie mam ciśnienia w uszach takiego. Lepiej chyba siebie słyszę. Tak. Chodzi o to, że zdjęłem wszystkie programy, które wystąpiły, dlatego nie ma tego już. To wszystko już odchodzi coraz głębiej i całkowicie schodzi. Na wszystkich poziomach. Bo przecież to się nigdy nie wydarzyło, więc tego nie ma. Jak to, Piotruś, wygląda? No, coraz jaśniejszy się. Dobrze. Jak już zobaczysz, że będzie całkowicie rozjaśniony, aż tam do samego środka, wtedy powiesz. Ja doprowadzam wam coraz więcej białej, pięknej energii, własnej energii Renatki. Wzmacniam tą energię jeszcze miliardkrotnie i ona płynie tam cały czas, coraz głębiej oczyszcza, naprawia, ustrawia na wszystkich poziomach. Już jest. Dobrze. Co czujesz teraz? No, tak jak przedtem. Tak, lepiej, tak jakby, nie wiem, taki wiaterek jakby mi się przewiał, nie takie coś. Mhm, rozumiem. Dobrze, teraz przeskanuj jeszcze ciało całe swoje, czy coś jeszcze jest, co byś chciała naprawić, uzdrowić? Oczy. Też miałam takie zdarzenie, że jak mały wypadek i pod oczami wielkie wory miałam. To było jeszcze w czasach, kiedy miałam duże problemy ze sobą i z alkoholem miałam problemy. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę ciebie do tego czasu. I Piotruś, co się dzieje? Co się wydarza? Z oczami, z całym połączeniem? Jakaś przerwa, by nazwać, takie jakieś ciemne, ale takie bardzo coś cienkiego. Dobrze, połącz. I żeby światło poszło, przepłynęło.
Teraz dobrze wygląda. Dobrze. Posprawdzaj, czy jest wszystko dobrze, czy jest połączenie z szyszynką, z wszystkimi zmysłami. Wszystko. Dobrze. Bardzo bym zależała właśnie na oczyszczeniu szyszynki, pierwsze oko. Jak to wygląda, Piotrusiu, szyszynka, pierwsze oko, ułówek? To leciutko jakoś tam mięka jest. Dobrze, ja teraz oczyszczam całkowicie na wszystkich poziomach, zabieram te brudy do słoneczka, są tylko spalone, nie istnieją, nigdy nie istniały. Renatka jest od nich wolna. Aktywuję ci pierwsze oko, otwieram go całkowicie i już ono funkcjonuje. Oczyszczam szyszynkę, wzmacniam jej przewodność. Jak to, Piotruś, teraz wygląda? Rozświetliło się. Dobrze. Jak ty tam widzisz, Renatko? Czujesz? No, nie odczuwam na razie nic, chyba że to jasność taką. No to jasność, tak, to dobrze, no bo tak to co masz poczuć. Ale jasność to jest coś, dobrze. Teraz jeszcze co byś chciała naprawić, uzdrowić? Mam ogromny problem z oddychaniem z nosem. Od kilkunastu lat zakrapiam nos, bo mi puchną te błony w nosie. I nie rozstaje się z kroplami do nosa. Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie i Piotrusia do tego momentu, w którym zaistniał ten problem z twoim nosem i z tym oddychaniem, tym opuchnięciem. Obojętnie kiedy to było. Mi chodzi o pierwszy raz, gdy powstał ten początek, ten program. I jesteście tam, Piotruś, kim jest Renatka? Znaczy ja w ogóle, jak już o tym mówiłeś, to jakiś ogień widziałem i w ogóle wdychał się i dym. Widzisz teraz, ja oczyszczam twoją percepcję widzenia, widzisz to bardzo wyraźnie, co się działo. Coś się paliło, jakieś budyny. Tak. I właśnie tam dymu się wdychało. Uciekało z niego, uciekało. Dobrze. To chcę, żeby ci skasować ten program, tak, żeby to się nie wydarzyło. Dobrze. Teraz Piotrusia wycofuje w czasie i Renatka jest przed tym zdarzeniem, przed tym pożarem, przed tym wszystkim. I teraz tam zmieniam wszystko. Ten pożar się nie wydarza. Wszystko zmienia na wszystkich poziomach, on się nie wydarza. Ale to zdarzenie zamieniam na coś łagodnego. Renatka tam jako kobieta na przykład sadzi 10 kwiatków. I za to, że posadziła te 10 kwiatków, zrównoważyła i ten pożar się nie wydarzył nigdy. I jest wszystko załatwione na wszystkich poziomach. Ja teraz wszystkie zapisy, które by się wydarzyły i gdyby się wydarzyły, zdejmuję przez wszystkie życia do chwili obecnej, ze wszystkich poziomów. I z Renatki teraz zdejmuję te zapisy z nosa, właśnie z oddychania, z gardła, wszystkiego do słoneczka. Słoneczko to spale, to nie istnieje. Bo przecież nigdy nie istniało. Więc absolutnie jest cisza i spokój. A teraz wprowadzam w to miejsce czystą, cichą, taką piękną energię spokoju, radości, ciszy. I wchodzi ta energia, robi reset w nosie, w gardle, w płucach. Wszystko resetuje po tamtych, wymazuje całkowicie reset do zera, odbudowuje tkankę, zamyka aurę. I już jest pięknie, wszystko świeci. Jest tak? Dobrze. Jak się czujesz? Jak ci się oddycha? Fajnie. Dobrze. Co jeszcze chciałabyś dla siebie zrobić? Oj. Dla siebie, tak jako kobiety, to na pewno trochę twarz, żeby... Mam problemy z wypryskami, no, także utrzymanie w takiej dobrej kondycji skóry twarz. Dobrze, w takim razie takie trochę próżne. Nie. Chcesz się czuć bardziej komfortowo, to jest normalne, to nie jest próżne. Posłuchaj, teraz jesteś w naszej apteczce,
Teraz zdejmujesz swoją całą twarz, skórę zdejmujesz całkowicie, tą starą. Podziękuj jej za to, że ona była, że ci służyła. Oddajesz ją do słoneczka. Dziękuję. Słoneczko zjada, spala z programami, chorobami, zapisami. Ona już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Teraz z apteki bierzesz nowiutką, czystą skórę. Piękną, nową, czystą, gładziutką, zdrową. Zakładasz ją na twarz, układasz ją, dopasowujesz, wygładzasz i ona, meridiany już się podłączają i ona już zaczyna funkcjonować normalnie. Jak teraz wyglądasz? Młodo. Zapamiętaj sobie i zawsze w wyobraźni, pamiętaj, że tak wyglądasz. Rozumiesz? Dlatego troszeczkę czasu potrzeba, ale jak będziesz cały czas w wyobraźni się odwoływała do tego obrazu, to dokładnie tak jest. Rozumiesz? Tak. To do tego chodzi. To jest takie powiedzenie, jak mówisz, tak masz. Jak myślisz, tak masz. Rozumiesz? Tak. Zastosuj to i niczym się nie przejmuj. A i nikomu nie opowiadaj tego, że tak to zrobiłaś, bo zaraz ci podważą. Absolutnie. Bo to są sceptycy, tak zwani, a tak naprawdę to są bezobrazy głupcy, którzy wszystko rozwalają. Oni sobie nie zdają sprawy, że negując, niszczą nawet samych siebie, no ale to już mniejsza właśnie. Dobrze, teraz powiedz, co byś jeszcze chciała. Czy chciałabym, żeby Piotruś przeskanował moje jajniki, bo no, nie wiem, jakąś cystę czy nie cystę. No poczekaj, właśnie. Żeby nie mówić, poczekaj. No, tak. Dobrze, leżysz na stole operacyjnym teraz i teraz zobacz wszystkie przydatki. Sprawdź cały system najpierw i zobacz, gdzie co jest, jakie zmiany. No nic, nie nic. Dobrze, dobrze, teraz Piotruś to robi. No jesteś. W którym miejscu? Tak, no przy jajnikach. A jeszcze w jednym miejscu. W tym takim tunelniku sobie chodzi. To jest coś ciemnego. Takie dwa miejsca są. Dobrze. Teraz zapytaj się, kim są, czym są, jak powstały, w wyniku czego. Zaburzenia. Ja przenoszę ciebie teraz i Renatkę do tego czasu, kiedy powstało to zaburzenie, bo jedynie to było i jesteście tam. To jest to życie czy inne? I co się dzieje? Co się wydarza? Coś. Podczas porodu? Dobrze, teraz widzisz bardzo wyraźnie, co się wydarza. Była bardzo stresowana. Właśnie. I ciężki poród. Dobrze. Chcesz, Renatko, żeby ci to zmieni? Żeby ten powrót wtedy był lekki, żeby nie było żadnych problemów? Tak, tak. Super. W takim razie teraz ja wycofuję w czasie i znowu jest przed porodem. Ja teraz wprowadzam dużo światła w tamtym czasie. Synchronizuję wszystko, ustawiam i wszystko do porodu jest w najlepszej sytuacji. Teraz następuje poród. Pięknie dziecko wychodzi. Wszystko się oczyszcza i już jest pięknie po porodzie. Dziecko jest czyste, zdrowe i Renatka ma odczucie takiego spełnienia, spokoju, radości na wszystkich poziomach. I teraz ja wymazuję tamte zapisy wszystkie aż do tej chwili i z tych jajowodów, z jajników, z matlicy i innych całych przydatków. Zabieram wszystkie zapisy na wszystkich poziomach do słoneczka, słoneczko spale, to nie istnieje. I nigdy nie istniało i nigdy istnieć nie będzie, bo przecież nie istniało. A teraz wprowadzam ten zapis udanego, pięknego porodu, luzu, spokoju, takiej radości, spokój, to wchodzi na wszystkie poziomy teraz do twoich ciał, zmysłów, umysłów i wszystkie przydatki. I już jest cisza, spokój i jest zdrowie. Jak to Piotruś wygląda? Dobrze, jak to czujesz, Renatko? Białe światło. I o to właśnie chodzi. Co jeszcze byś chciała zrobić? Teraz chodzi mi o męża. O sprawdzenie,
czy ja się z nim umawiałam na to życie. Jeżeli tak, to... Bo to jest bardzo trudny człowiek, bardzo trudno się z nim żyje. Chciałabym jak najszybciej, żeby się zakończyły nasze relacje. Dobrze. Bez żadnych relacji. Rozumiem. Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie do planów przednarodzeniowych, ale wtedy, gdzie pierwszy raz się z nim umawiałaś na jakiekolwiek życia, czy jakiekolwiek rzeczy, już na samym początku. Obojętnie kiedy, bo ja cię tam przenoszę i Piotrusia, tam jesteście. Powiedz mi, gdzie jesteś, co widzisz, co słyszysz? Piotr musi... Piotruś, gdzie jesteś? Gdzie? Jest w przestrzeni. Tak? I projektują sobie życie. I kto tam jest? No, oni we dwójkę. Dobrze. I kto projektuje to? Renatka czy on? Pół na pół. Pół na pół, czyli razem się dogadują, czyli załatwiają jakby swoje interesy, tak? Tak. Dobrze. I teraz widzisz i słyszysz, na co się umawiają. Jakie doświadczenia wybierają? Myślę, że mam doświadczać tam czegoś ciężkiego, czegoś dobrego, tak. Że obydwoje to mam doświadczyć. Razem, nawzajem? No. Czy twój mąż doświadcza takiego, tego samego, co ty? Tak, razem. Jesteśmy nierozłączni. Ja to czuję cały czas. Rozumiesz teraz, panie, żeście się ładnie ustawili. Bo tak widziałam, tak porówno, równiutko się żeście ustawili, żeby sobie dobrze dowalić do pieca. Tak, dokładnie. Dobrze, chcecie to zakończyć? Jak najbardziej. Dobrze, masz takie prawo. Prawo wolnej woli. Dobrze, ja wycofuję was teraz tam do tego momentu, znowu do tego planu. I gdy planujecie, że w obecnej chwili zakończacie już ten proceder tej walki, tego ścierania się, tego takiego stawiania na swoim i w poprzek. I teraz następuje między wami zrozumienie, tam ustalacie sobie termin, że to się dzieje do tej chwili. I od tej chwili teraz to wszystko rozłącza się i możecie być razem, ale jeżeli już nie będziecie po nowemu współgrali z sobą, nie będzie wam to pasowało, to w ciszy, spokoju rozchodzicie się i stajecie się wolnymi istotami. Przyjmujesz tak? Tak. Zapytaj się jego, czy on też tak przyjmuje. Piotr. Dobrze. W takim razie on ma dość i ty masz dość. I teraz tylko chodzi o to, żeby mądrze do tego podejść. Bardzo by mi zależało, żeby mojego męża uwolnić od alkoholu. On jest, no, miał bardzo ciężki zawał serca parę lat temu i nie powinien pić. I w ogóle to jest między nami wszelkie konflikty przez to. Dobrze. Wynikają. Jak twój mąż ma na imię? Wojciech. Słuchaj, Piotrusiu, przed tobą stoi Wojciech. Zapytaj się go, czy on chce, żeby usunąć mu program alkoholizmu, przyczyn, skutków. A on mu to pomaga. Pomaga jemu? W czym? Zapomina. Czyli on chce tak zostać? Tak. Jak widzisz tu, że Natko chce tak dalej zostać. Ja to wiem, że on chce, bo on uważa, że mu pomaga to przy dalszym życiu. Dokładnie tak to powiedział Piotruś przed chwilą. Renatko, chodzi o to, że tu za bardzo nie możemy mu nic zmienić, bo to jest jego wolny wybór. Jeżeli mu zmienisz według widzimisię twojego, to możesz ponieść ty konsekwencje tego. Po co ci to? To jest jego doświadczenie. Zrobiłaś i tak dużo, a teraz wystarczy go zostawić w spokoju. Niech on sobie sam rozwiązuje swoje problemy. Ty się zajmij sobą. Musisz to zrozumieć, że najwyższy czas, żeby zajęła się sobą. Rozumiesz? Ja to rozumiem, ale żeby nie było w ten sposób, żeby nam się nie poukładało, że będzie moją winą. Nie, nie, nie. Ty nie rozumiesz tego. Jeżeli się sama nie oskarżysz, nie będzie to twoja wina. Właśnie ja przejmuję te programy, że no, coś może być zmienione. Zacznij żyć i pozwól jemu żyć po swojemu. I nie manipuluj, nie wtrącaj się, nie przerabiaj, nie wymuszaj. Rozumiesz? Ty masz swoje,
On ma swoje. Po prostu teraz zajmie się sobą, a on niech sobie albo zajmie się sobą, albo niech trwa jak chce. To nie ma znaczenia. Chodzi cały czas tylko o to, żebyś ty zajęła się sobą, przestała się nim martwić i przejmować, bo jego doświadczenie jest jego doświadczeniem, a twoje jest twoim. Nie ma tu żadnej świętości. Jak ty odpuścisz, wiele się zmieni. Może być nawet, że on przestanie pić, jeżeli ty odpuścisz. Rozumiesz? Zasilanie twojego programu, to jakby ty napierasz, ty jakby chcesz, więc w ten sposób jakby widzisz w nim tego alkoholika, wiesz, że trzeba mu pomóc, bo on jest alkoholikiem i zasilasz, żeby on nim był, żebyś ty miała powód jakby pomocny. Rozumiesz? Mhm. Wystarczy, że uznasz, że on jest zdrowy. Teraz wyobraź sobie, że on jest zdrowy absolutnie i że nie jest alkoholikiem i do tego, że jest człowiekiem, którego można, jak to się mówi, przysłowiowo do rany przyłożyć. Taki jest dobry, kochany, jak taki kochany misiu. Wyobraź sobie, jest taki teraz? No jest, jak nie pije, to jest. No widzisz, i popatrz, teraz ja usuwam z niego wszystkie te zapisy, od ciebie odłączam, nie z niego zajmuję, tylko od ciebie odłączam. I on jest wolny. I on już taki zostaje. I zobaczysz teraz, jakie zmiany się będą działy. Tylko ty go nie ruszaj, zostaw go w spokoju, dobra? Zawsze, żebyś wyobraźnie go widziała, takiego jak teraz widzisz. Szczęśliwego, radosnego i wolnego. I żeby on mógł sam nad sobą się zastanowić, to ty musisz się odłączyć, dać spokój. Odłączyć, nie że uciekać z domu, tylko odłączyć się od niego, nie próbować mówić mu o czymś, że on ma problem. Bo dopóki będziesz mówiła, że on ma problem, to on będzie go miał. Rozumiesz? Już dawno przestałam mówić, że ma problem. Ale teraz musisz to zrobić w ten sposób, tak jak teraz widzisz. Widzisz go jako człowieka wolnego, zdrowego, uśmiechniętego. I tak go zawsze wyobraźnie, żebyś widziała. Reszta sama się naprawi. Chciałabym go oczyścić, bo on ma wiele nie, dobrych... Nie, można. Nie mogę. Już ci mówię, nie można go oczyścić. Nie można. Nie. Chyba, że chcesz narobić mu bałaganu. Chodzi o to, że nie pomoże oczyszczenie bez świadomości. On musi mieć świadomość. My oczyścimy go, a on przez parę dni może wariować, tylko z tego powodu, że nie wie, co się z nim dzieje. Rozumiesz? To tak by ciebie teraz wziąć i przenieść, nie wiem, gdzieś do jakiegoś pałacu szejka, ty nie masz pojęcia, jaka jest kultura, jak masz się zachowywać, co masz robić i stoisz tam i boisz się kroku zrobić, bo nie wiesz, o co chodzi. To jest inne środowisko, inna sytuacja, więc ten człowiek musi dojrzeć. Ty musisz przejść swoją drogę, a on swoją do zrozumienia. Jak ty dasz mu spokój, to tak będzie. Jak ty będziesz mu coś próbowała pomóc, to zawsze będziesz mu tworzyła historię, jaka jego będzie zniewalała i utrzymywała w tym. Co żeśmy tu mówili na dole. Bo on na swojej drodze życiowej niszczy wszystko. Wiem. Wiem, jedyny sposób to jest taki, żebyś ty zajęła się sobą. Przestała się nim w ogóle przejmować. Dopóki będziesz go trzymała, to on będzie niszczył wszystko. To jest jak burza. Dopóki burze trzymają jakieś góry, to ona szaleje w tym obrębie. Jak ktoś wypuści ją, to ona se pójdzie. I nie szaleje, tylko rozładuje się gdzieś. No tak. Proste? Zwróć uwagę, że ty cały czas chcesz coś ratować. Cały czas chcesz mam coś... Mam to w sobie, tak. Niepotrzebnie. Chodzi o to, że jeżeli ty tego nie zrozumiesz, to i nikt nie zrozumie. Ty dajesz tylko to, co w tobie jest. Jeżeli dajesz ludziom niezrozumienie, to oni nie wychodzą na prostą. Jeżeli ty zrozumiesz, będziesz dawała zrozumienie. Ale najpierw ty musisz to zrozumieć. A jak sama widzisz, nie rozumiałaś wiele rzeczy, bo chciałaś pomagać, chcesz go oczyścić, chcesz mu to, chcesz to. Podchodzisz do sprawy bardzo prosto. Dziecko ma rączki brudne, mamusia myje, dziecko ma czyste. Ale dziecko znowu łapki wpycha w ten. No to ty znowu myjesz, jeszcze raz wpycha łapki, to ty go bijesz, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać świadomość temu dziecku, żeby ono nie brudziło tych łapek, że można się bawić, a nie brudzić łapek. I wtedy się zmienia. No tak. Co jeszcze byś chciała? Oczyszczenie rodów. Dobrze, to teraz już jedziemy normalnie. Dobrze, wszystkiego. Dobrze, ja przenoszę ciebie teraz na środek oceanu. Jesteś na środku oceanu. Dookoła ciebie woda, nad tobą jest niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła, powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie.
Słowo to... Tak, ale takie ale pierwsze, wiesz, wrażenie, odczucie. Olbrzymia. Przecież. Dobrze, to o to chodzi. Bo ty nie widzisz przez oczy, bo masz oczy zamknięte. Ty widzisz oczami mentalnymi. To jest inne widzenie. Ty się musisz sama też wewnętrznie przełączyć na to. Nauczyć się korzystać z pierwszego oka. Ja ci pierwsze oko otwieram całkowicie. I teraz widzisz bardzo wyraźnie mentalnie. Czyli teraz jakby oczami wyobraźni widzisz. I widzisz ocean, bezkres, czyste niebo, słoneczko. Jest tak? No jest. Pięknie. Aż sam zobaczyłem to wszystko pięknie, bo też przez twoje oczy patrzyłem wcześniej. Był ten obraz trochę rozwiązany. Chodzi o tę zmianę postrzegania. Tutaj sobie po prostu tak, jak ja to powiedziałem, odwołujesz się do wyobraźni, że kiedyś patrzyłaś na to morze i go widziałaś. I wtedy widzisz czysto. A jak chcesz przez oczy zobaczyć, a oczy zamknięte, no to po prostu jak możesz zobaczyć? I wtedy jest tam mgła, jakieś zawrócenie. Dobra, słuchaj, stoisz na środku tego oceanu, po lewej ręce stoi twoja mama, za nią cały ród, po prawej ręce tato, cały ród. W środku między rodzicami stoi rodzeństwo twoje całe. Po prawej ręce stoi twój mąż, cały jego ród, ponieważ wychodząc za mąż, podpięty został karma jego rodu do ciebie, tak by ci było mało twojej. Jedno masz dziecko, córkę? Tak. I stoi twoja córeczka, stoją wszyscy twoi znajomi, przyjaciele, wrogowie, absolutnie wszyscy tutaj z tego życia, ale też z innych inkarnacji. Z innych poziomów swojego istnienia i spoza. Dokładnie wszystkie istoty stoją dookoła i teraz ty już powiedziałeś, że chcesz się uwolnić od wszystkiego. Ja się ich pytam, czy oni się chcą uwolnić od wszystkiego. Co oni mówią? Jak się zachowują? Nie, ja widzę szary tylko tłum. Piotruś, co oni mówią? Wszyscy. Dobrze. W takim razie na mocy wolnej woli ja ich wszystkich zanoszę do centralnego słoneczka razem z tobą. Ustawiam was w centralnym miejscu i centralne słoneczko specjalnym programem. Oczyszcza wszystkie te istoty. Dokładnie tak jak chcą. Ale ciebie całkowicie do zera. Bo ty chcesz do zera. Mhm. Czyli on, jak ktoś się nie chce oczyścić, to jego sprawa, ale ty się oczyszczasz od wszystkich połączeń i wszystkich karm, wszystkich z nim. Rozumiesz? I teraz... Pełne oczyszczenie, słoneczko was oczyszcza, stawia taką szybę pancerną między wami i między wami a karmą jest ta szyba pancerna. Wy po lewej stronie jesteście wszyscy czyści, przezroczyści na tyle, na ile żeście się zgodzili, a za tą szybą jest cała karma, wasze kary, winy, klątwy, byty, zobowiązania, umowy, pieczęci, wszystkie te religijne sakramenty, pozostałości jakichś innych poziomów. Wszystko jest za tą szybą. Popatrz i powiedz, co to jest. Jak to wygląda? Taka maź ociekająca, ciemna. Cieszysz się, że się tego pozbyłaś? No, takie. A oni się cieszą też z tego, że się pozbyli tego? Cieszą się. Dobrze. Teraz ty, jako czysta istota, wracasz z powrotem na środek oceanu, dokładnie w to samo miejsce. Za tobą twoje rodzeństwo, rodzice, rody całe. Twój mąż, jego cały ród, twoja córka, wszyscy znajomi, przyjaciele, wrogowie, absolutnie wszyscy. Jak ja to mówię jeszcze niekiedy, kochankowie i tak dalej. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że wszyscy absolutnie czyści do zera. Ale przede wszystkim ty jesteś czysta do zera, bo tu chodzi o ciebie. Teraz stoicie tu na tej wodzie, patrzycie na to centralne słoneczko. Ono spala tą całą karmę. Ta karma nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniała. Wy wszyscy jesteście wolni. Absolutnie wolni. Na wszystkich poziomach. Teraz ja odłączam od ciebie wszystkie powiązania, połączenia karmiczne. Po tych wszystkich rzeczach do zera. Wszystko odpinam i odpinam od ciebie i od każdej tej istotki, która tu jest. Dokładnie od wszystkich. Odminam i nad wami unosi taka się chmura połączeń, powiązań karmicznych. Popatrz i powiedz, jak ona jest duża. 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 Ja ją kieruję do słoneczka. Słoneczko spala, ona nie istnieje, nigdy nic nie będzie. A wy wszyscy jesteście wolni na wszystkich poziomach i na zawsze. Ja wzywam przewodników duchowych. Przewodnicy duchowi zabierają te istoty i odprowadzają do światów, w których żyją, bytują, do których należą na wszystkich poziomach i oni poszli. Nie ma. Koniec. Ty jesteś wolna. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy ktoś został, czy już nie ma nikogo. Ja nie widzę, więc... Piotruś, czy ktoś został? Dobrze.
Chcesz się uwolnić jeszcze od karmy prywatnej? Tak, tak. Dobrze, zanurzam cię na same dno. Jesteś na samym dnie w oceanie. Stoisz na tym żółtym, pięknym piaseczku. Obok ciebie kamienie, muszle są. Woda w całym oceanie, w całym, jest czysta, przeźroczysta, krystaliczna. Widzisz, jak promienie słońca wchodzą do tej wody, załamują, tańczą, migocą. Widziałeś kiedyś takie już zjawisko, czy pierwszy raz? Nic, nie widzę takiego. Nie widzisz tego? Coś tu wystąpił, jakiś lekki straszyk. Dobrze. Teraz, w takim razie, najpierw woda zabiera z ciebie jako żywioł. Wszystko to, co jest związane z nią. Jakieś tam podtopienia, jakieś lęki, strachy. Wszystko, co było związane z wodą. Zabiera z ciebie jako żywioł. Wszystko to zjada, spada, to nie istnieje, nigdy się nie będzie, ty jesteś od tego wolna, na wszystkich poziomach. Poczułaś, że coś woda zabrała jako żywioł z ciebie? Nie. Nic, dobrze. W takim razie teraz znowu stoisz na tym dnie tego oceanu, teraz się lekko kładziesz i powolutku sobie wyobraźni płyniesz. Wyobraź sobie, tak płyniesz sobie przy samym dnie, ja wzywam wszystkie twoje części duszy, one przybywają, łączą się z tobą. I jesteście oczyszczani wszyscy kompleksowo na wszystkich poziomach. Teraz włączam specjalny program. Taka fala przychodzi, światła, która zdejmuje z was taki ciężki skafander wszystkich karm, win, obciążeń, połączeń. Na wszystkich poziomach od momentu, gdy powstaliście jako dusza, aż do chwili obecnej, jako istnienie właściwie. To wszystko zdejmuje, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, ty jesteś i one wolne od tego. Teraz wynurzam cię z tej wody, stoisz na tej tafli wody w pięknej przestrzeni. One się od ciebie oddzielają, te twoje dusze. Powiedz, ile jest części duszy, które doświadczały z tobą? Doświadczają? Piotr. Piotr? Ile tych części duszy jest? 15. 15. To jest właśnie prawidłowe przy zapętleniu się. Dobrze. W takim razie teraz... Ja mam taką informację dla was. Jesteście absolutnie czyści i wolni na wszystkich poziomach. Oczyszczeni z karm, pierdół, różnego rodzaju obciążeń. Czyli zostaliście oczyszczeni z systemu inkarnacyjnego, więc gdy już zakończycie to doświadczenie, spotkacie się, nie musicie już wracać na ziemię, bo system inkarnacyjny nie istnieje. Wy jesteście czystymi, wolnymi istotami. No, chyba że sobie stworzycie nową karmę i się znowu władujecie do nocnika. Zaczniecie oceniać, zaczniecie pomagać wszystkim, zaczniecie się brudzić i obciążać, no to sobie zbudujecie nową karmę. Ale nie musicie tego robić. Możecie pójść jako czyste istoty, na przykład pójść tam, gdzie zechcecie, doświadczać, gdzie zechcecie, bo będziecie wolne i w pełni świadome. Rozumiecie to? Co one mówią? No tak. Dobrze. W takim razie cześć, papa. Wszyscy poszli w swoją stronę już z tą czystą, nową świadomością, kim jesteście, czym jesteście i jakie to jest ważne, żeby po prostu nie myśleć, nie kombinować, nie wymyślać, nie słuchać żadnych teorii, pierdół i dyrdymałów. Dobrze. Powiedz mi, jak się teraz czujesz? Tak, jestem spięta trochę. W którym miejscu jesteś spięta? Gdzieś na plecach. Teraz znajdź dokładnie to miejsce. Powiedz, które to jest miejsce? Tak poniżej łopatek troszeczkę. Poniżej łopatek. Dobrze, Piotr, zobacz. Co tam się dzieje poniżej łopatek? O co tam chodzi? Coś się jakby nagromadziło. Dobrze, zapytaj się tego kogoś, czegoś. Kim jesteś, czego chcesz? No, coś się schowało? Wow, dobrze. Wszystko, co się gdziekolwiek schowało, to teraz dołącza do tego i wszyscy są razem. Dokładnie wszystko, co zostało, cokolwiek, teraz już jest razem w tym. Powiększyło się coś? Tak. Dobrze. W takim razie teraz chwytasz to ręką bardzo mocno i odłączasz od Renatki na wszystkich poziomach całego istnienia, z wszystkich ciał, zmysłów, wszystkiego i trzymasz to w ręce, jak to wygląda i co to jest? No takie... To jakby ośmiorniczka. Dobrze. Chcesz się tego pozbyć? Tak. Dajemy do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało.
a ty jesteś wolny na wszystkich poziomach. Teraz doprowadzam taki laser czystego światła, Piotruś bierze w rękę, wprowadza w to miejsce, wypełnia tam, dezynfekuje, oczyszcza, odbudowuje tkankę, zamyka aurę i ta energia teraz twoja płynie i opula cię w taki kokonik białego światła. I wzmacniam jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I teraz już jesteś w pięknym takim kokoniku z własnej energii, własnego światła. Przeprowadzono do ciebie energię życiową i ty rośniesz, staje się coraz większa, coraz większa. Ta energia rozchodzi się na wszystkie strony i teraz oczyszcza twój dom, przestrzeń, znajomych, przyjaciół, wszystkie twoje rzeczy, co do ciebie należą, z których korzystasz, ty i cała twoja rodzina. I teraz jeszcze zwiększa moc miliardkrotnie. Teraz jest wielka przestrzeń dookoła ciebie, czysta, piękna. Rozejrzyj się, powiedz, czy ci wystarczy. Czy jeszcze większą chcesz? Teraz się czuję, jakbym była napompowana. Wystarczy, czy jeszcze? Nie mówię jeszcze. Dobrze, w takim razie jeszcze milionkrotnie ci zwiększam. A teraz? No fajnie. Teraz zabezpieczam całą twoją przestrzeń i nikt ani nic nie może jej zmienić, naruszyć. To jest twoja własna przestrzeń. Przyjmujesz tak? Tak. I tak zostaje. I tak jest. Chcesz, żeby ci zrobić jeszcze defragmentację w krysztale? Tak. Dobrze. Teraz stoisz na środku tego oceanu. Po lewej ręce stoi twoja dusza. Przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. Skocham cię. Co na to działa? No też, cieszę się. Po prawej ręce stoi twój bliźniaczy płomień, pierwiastek męski. Przytul go, powiedz mu, że go kochasz. Kocham cię. Co on odpowiedział? Nie wiem, tak kiwa głową, bo to jest takie, no, coś dziwnego, taki jakby drąg jakiś. Kołek? No właśnie, taki wysoki kołek. Zapytaj się go. Już nie będę pytał ci nawet, jakie jest twoje podejście do seksu. Rozumiesz? On jest symbolem tego. No, niestety z tym seksem to jest bardzo niefajnie. No wiem, no i dlatego on jest jako symbol taki właśnie kołek. Rozumiesz? No bo od 8 lat mąż mój nie może mieć seksu, no bo uważa, że nie może, bo musi się oszczędzać. Ze względu na serce piję dużo piwa, więc ma problemy ogólnie. Ja się odzwyczaiłam i tak, bo seks nie istnieje. Dobrze. Na wszelki wypadek oczyścimy cię, bo może ci się to przydać, nie? Dobrze. W takim razie zapytaj się bliźniaczego upomnienia, czy on chce, żeby go oczyścić całkowicie. Chcę. Oczywiście, bym się zdziwił, gdyby nie chciał. Ja go biorę z tym całym obciążeniem do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko oczyszcza go całkowicie do zera i od razu spala to wszystko. I to nie istnieje. Ja doprowadzę do niego czystą, piękną energię, wzmacniam go i on jest 10 razy teraz większy, mocniejszy, stabilny. I znowu stoi przed tobą. Jak teraz wygląda? Takie coś ruchliwe jak glina. Dobrze, w takim razie teraz mam pytanie do duszy, do niego i do ciebie. Czy chcecie, żeby was połączył, żebyście się stali jednością, taką, żeby była taka pełna, kompletna? No tak. Na mocy wolnej woli was połączam i tak jest. Powiedz mi, jak się czujesz? Takie coś jakby mnie rozszerzyło troszkę. Czujesz się taka bardziej pełna, tak? Kompletna? No, ale to tak górnej części ciała. Dobrze, czyli jest coś nie tak? No. Dobrze, Piotruś, zobacz, o co nam chodzi? Jest jakieś zachwianie jest energetyczne. Dobrze, ja przenoszę teraz Renatkę i ciebie do tego momentu, w którym to zachwianie powstało, bo jedynie kiedy to było. Przenoszę was i tam jesteście. To jest to życie czy inne? Inne. Kim Renatka jest? Mężczyzną, kobietą? Kobietą. Kobietą. Ile ma lat mniej więcej? 16. Dobrze. I co się tu dzieje? Kto się skrzywdził. Czy to był gwałt? Mhm. Dobrze. Chciałabyś, żeby to się nie wydarzyło wtedy? Tak. W takim razie ja wycofuję wszystko do tego momentu, gdy ona jeszcze jest przed tym wszystkim. Jak wygląda? Jak się czuje? Jak się zachowuje?
I gdzie jest? No i wygląda tak samo. I sobie spaceruje po lesie. Po lesie? O, znalazła sobie ładne miejsce do spacerów. Dobra. A tam tak zwany gajowy marucha. Dobra. W takim razie teraz Renatka wycofuje się i wraca do domu. Wraca do domu i jest wszystko dobrze. A ponieważ rzuciła, to się coś nie wydarzyło. Skoro się nie wydarzyło, ja wszystkie te zapisy zabieram z tamtej sytuacji, ze wszystkich żyć wcieleń, aż do chwili obecnej. Teraz zdejmuje z siebie matka wszystkie zapisy z wszystkich ciał, zmysłów i umysłów do słoneczka. Słoneczko spala, to nie istnieje. A ty jesteś wolna na wszystkich poziomach. Teraz to miejsce daje ten zapis, że nic się nie stało, jest bardzo spokojnie, cisza, ład. I teraz czujesz, jak wraca do ciebie energia, równowaga na całe ciało i wypełnia cię cisza i spokój. Jest tak? Przepływa energiami w nogi. Dobrze. Jak już poczujesz w palcach, to znaczy, że już jest wszystko dobrze. No, w piętach poczułam. No i bardzo dobrze. A teraz w palcach musisz poczuć. No, w dużym palcu. A drugi? Też. Już? Jest komplet? Jest komplet. No i o to chodziło. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę cię do kryształu, stawiam w centralnym miejscu i stoisz w centralnym miejscu w środku w krysztale. Pewnie nieraz kryształ widziałaś, górski albo jakiś inny. Nawet mam ze sobą. No widzisz, to teraz rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wygląda kryształ od wewnątrz. Pięknie. Widziałaś kiedyś kryształ wewnątrz? Nie. Pierwszy raz. Tak. Ten na oknie, co stoi, to tak, twój? Tak. Bardzo ładny. Teraz zobacz ten na oknie i powiedz, jak on wygląda, jaką ma energetykę, czy on ci jest przyjazny, porozmawiaj sobie ze swoim kryształem. Nie, to jest mój przyjaciel, kochany, który ze mną podróżuje, chroni mnie, pomaga. No widzisz, teraz masz okazję z nim porozmawiać. Rozmawiam. Widzisz? Mam więcej różnych kamieni. Tak, ale czy kiedykolwiek rozmawiałaś ze swoim kryształem, czy to pierwszy raz? Po słuchaniu twoich sesji zaczęłam rozmawiać i z duszą, z kryształami. I bardzo dobrze, dlatego masz lepszy kontakt. Ze wszystkimi żyjątkami. Dobrze, słuchaj, teraz jesteś w tym krysztale. Ja za chwilę uruchomię program do defragmentacji, który usunie wszystkie programy, które się dublują, które są uszkodzone, zawirusowane, obojętnie na jakich programach. I wyrzuci je wszystkie, które są nieaktywne, czy cokolwiek. Wszystkie je wymontuje, a szczególnie te wszystkie, które są obce, które nie są twoje. Wszystkie wymontuje do słoneczka, słoneczko jest spali, później z matrycy pierwotnej skopiuje twoje, wstawi na to miejsce i wszystko uzupełni i pozamyka, żeby żadnych dziur, przerw nie było po jakichś innych programach, bo nie ma tu miejsca na inne programy. I ustawi to wszystko według kodu matrycy pierwotnej, tak jak było na początku, gdy powstałaś jako istnienie doskonałe. Chcesz tak? Tak. Super. Ja teraz włączam na full i się dzieje. A ty się tylko przyglądaj, powiedz, co się dzieje. No, takie zaburzenia w ciele. Jakby mi się noga obsuwała niżej, wyżej. Dobrze. Spokojnie, to się tylko przyglądaj. Jak poczujesz taką ciszę, spokój, to znaczy, że się proces zakończył i że jest idealnie. Ja teraz jeszcze wzmacniam miliardkrotnie, ba, biliardkrotnie taką energią i żeby się to zrobiło wszystko szybko, sprawnie i ostatecznie. No, chyba już. Pięknie. W takim razie, Renatko, godzina 14.10, 30 czerwiec, czwartek, 2016 rok. To jest godzina i data twoich nowych narodzin. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję. Teraz wchodzisz do swojego ciała. Jesteś dalej w hipnozie, ale jesteś w swoim ciele. I czujesz to całe swoje ciało. Powiedz, jak się w nim czujesz. Jakie on jest? Takie same, jak szłaś do sesji, czy jak inne? Spokojny, taki pełny energii, tak jakbym odczuwała jasne światło,
takie może trochę złociste. Dokładnie. Takie. Zaczynasz wyjść i wychodzić na zewnątrz. To, co wszystko było przykryte, co było zatłamszone, tak niewalone, zaczynasz być pełną, prawdziwą istotą, czystą i sama siebie widzieć. Ja za chwileczkę policzę do 5. Ty się wybudzisz, będziesz się bardzo dobrze czuła i tak ci już zostanie na zawsze, ale nim policzę, zapamiętasz całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami i będziesz ją pamiętać, by z niej korzystać. Po to ci to, zostawiam to w pamięci, żebyś nie robiła starych błędów, żebyś się stała tą nową istotą czystą, żebyś nie wróciła do starych przyzwyczajeń, do starych programów. Ich nie ma, one zostały skasowane. Ależku, a jeszcze rozum? Jaki rozum? No, uciszyć troszkę, żeby mi nie przeszkadzał. Dobrze. W takim razie przenoszę cię na środek oceanu, to już na środku oceanu. Dokoła ciebie woda, na to niebo i słoneczko. Powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dokoła ciebie? No, olbrzymi. Dobrze. Ja teraz wyjmuję z ciebie wszystkie twoje zmysły, umysły, byty, klątwy, jakieś złorzeczenia, wszystkie byty tego typu, programy, wszystko wyjmuję z ciebie i jest teraz przed tobą. Jak one wyglądają? Taka nieforemna, czarna łata. Chcesz się tego pozbyć na zawsze? Tak, tak. Na mocy wolnej woli daję do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje swoimi rączkami ode mnie, do buzi zjada, spala, to nie istnieje. Na wszystkich poziomach i nigdy istnieć nie będzie, a ty od tego jesteś wolna całkowicie. Jak się czujesz? Lekko. Czujesz pustkę w głowie? No, czuję. Czuję pustkę. I o to właśnie chodzi. Zachowaj, żeby zawsze tam było pusto. Tam ma być pusto i cisza. Rozumiesz? Mhm. To jest ten cudowny stan. Pamiętaj, że tam zawsze jest pusto. Nie wdawaj się w żadne dyskusje, oceny. Nic się nie wdawaj. Rozumiesz? Tak. A teraz, Piotr, przenoszę ciebie do naszej apteczki. Na stole operacyjnym siedzi sobie wnuczek Renatki. Przeskanuj go. Jakie zaburzenia są? Gdzie te zaburzenia są? W którym miejscu? Z tyłu głowy. Dobrze, zapytaj się Marka, czy on chce, żeby mu pomóc, żeby mu to ponaprawiać, uzdrowić go. Mhm. Dobrze. W takim razie teraz weź mu to wszystko, zdejmij, oczyść, ponaprawiaj i wszystkie te odpady do słoneczka. Ja doprowadzam teraz taką jego czystą, białą energię. To jest taka wiązka białego światła. Ty bierzesz prawą rękę i to miejsce zdezynfekujesz, oczyszczasz, naprawiasz, odbudowujesz tkankę, zamykasz aurę. Wszystko pięknie świeci. Jest tak? Jest. Dobrze. Teraz jeszcze go przeskanuj. Co jeszcze u niego jest? Jaki byt. Byt jest? W którym miejscu ten byt się umiejscowił? Centralna część. Dobrze. Teraz zapytaj byta. Kim jest? Jesteś. Pożeracz. Pożeracz. Dobrze, zapytaj się Marka, czy chce się pozbyć tego pożeracza. Dobrze, chwytasz pożeracza, mocno go ściskasz, zanosisz do słoneczka, centralne słoneczko go przyjmuje, zjada, spala, nie istnieje, nigdy istnieje nie będzie, a Marek od niego wchodzi na wszystkich poziomach. I znowu tym, tą wiązką tego jego światła wprowadzasz to miejsce, oczyszczasz tam, dezynfekujesz, odbudowujesz wszystkie tkanki, zamykasz aurę i już jest to miejsce zamknięte i jest wszystko w idealnym stanie. Jest tak? Co jeszcze? Przeszukaj. Coś ze stopami. Dobrze, zobacz, co z tymi stopami jest. To dziwne, jakby takie. Jakbyś coś kleiło do nich. Ja teraz przenoszę ciebie i jego do tego momentu, w którym to się wydarzyło, zainicjowało pierwszy raz. Obojętnie w którym to życiu, ja was przenoszę i tam jesteście. To jest to życie czy inne? Inne. Dobrze, i kim Marek jest? Jakimś wodnym stworzeniem. I co się dzieje?
Tylko sobie pływa. Dobrze, i zobacz, co się wydarza. Czy powstaje ten problem? A, on wydziela jakiś śluz u dołu. Ale kto? No właśnie on, jak sobie pływa, to jakiś śluz wydziela. Dobrze, to teraz jego z tamtego momentu przenoszę się do wcześniejszego, w którym coś się wydarzyło, że zainicjowało to i że ten śluz się później wydobywa. I co, gdzie on jest, kim jest i co się dzieje? To tutaj jest dalej. Tutaj, w tym miejscu to się stało? Mhm. No, ten śluz tam się oczyszcza. A, on chyba jakby przejął program, że to miało być oczyszczanie. Czyli program, że ma być oczyszczanie? I co zaczął organizm wydzielać? No właśnie, jakieś takie substancje kleiste. Dobrze, zapytaj się teraz Marka, czy on chce wtedy, w tamtym czasie, żeby mu skasować ten program. Dobrze, ja zabieram ten program, kasuję do słoneczka, słoneczko go spala, on nie istnieje. A skoro program skasowałem, to zamykam tą aurę tam, oczyszczam wszystko i usuwam wszystko ze wszystkich żyć, wszystkich istnień, aż do chwili obecnej, na wszystkich poziomach. I teraz już jest wszystko idealnie. Jest tak? Mhm. Teraz, Renatko. Szczepienia. Wszystkie te toksyny. Dobrze. Teraz, Piotrusiu, przejrzyj, jakie ślady zostawiły na Marku szczepienia, te standardowe szczepienia i wszystkie toksyny, wszystkie świństwa. Jakie mają na nim zapisy? W których miejscach? Gdzie są? Gdzie się odkładały, co uszkodziły, albo jak działają? Najpierw szczepionki. Bo to on się głównie obronił przed nimi, ale... Obronił, dał sobie radę? Super. Tak, ale nie całkowicie. Dobrze, to oczyść te resztki, wszystko z niego wyrzuć po szczepionkach. Absolutnie oczyść, żeby on był całkowicie czysty. Mhm. Dobrze, jest wszystko. Dobrze, teraz wszystkie toksyny. Zobacz, w jakim stanie są toksyny. Toksyny jakby się zebrały tam w nerkach i tam. Dobrze, oczyść mu nerki, oczyść mu wszystko tam, gdzie są toksyny, do zera. I wszystko do słoneczka. Jest dobrze. Dobrze. Co jeszcze, Renatko? Chciałabym wiedzieć, jakie on role dla rodziców. Z jakim zadaniem? Jakim zadaniem? Dobrze. Tak. Ja teraz, Piotruś, przenoszę ciebie do planów przednarodzeniowych, gdzie rodzice są, Marka i on. I powiedz, kto tu układa plany przednarodzeniowe? Jaką rolę ma Marek to odegrać na ziemi? Rodzice układają. Rodzice układają, dobrze. Jaką rolę odgrywa Marek w tych planach? On ma jakby im przypomnieć, kim są. I uda mu się to? Małe szanse są, ale są. Czyli to będzie zależało od świadomości rodziców, na ile sobie pozwolą. No to dokładnie, bo to o to chodzi. No ale skoro Renatka mówi, że jej córka przyjdzie na sesję, więc też szanse są większe, zwiększa się szansa. Bo jak ja ją uświadomię, to ona uświadomi męża i wtedy będzie wiedziała, o co chodzi z dzieckiem. No to super, sytuacja tu jest dobra. Dobrze, czyli rodzice ustawili, widzisz, założyli taki plan, że może on pomoże im uświadomienie. No to bardzo się cieszę z tego. Ekstra, czy coś jeszcze? Z mową jeszcze ma problemy. No to co prawda, 2 latka ma dopiero. Dobrze, rozumiem. Ja teraz przenoszę Piotruś ciebie i Marka do tego czasu, w którym wystąpiły jakieś programy, jakieś zdarzenia, które miały wpływ na wymowę, na mowę. Obojętnie kiedy to było. Od razu śluby milczenia mi przyszło. Złożył śluby milczenia, dobrze. I przed kim złożył? Teraz jest ten ktoś, przed kim on składał? No, jakiś w kapturze. Dobrze.
Teraz zapytaj się Marka w tamtym miejscu, czy on chce zrezygnować z tych ślubów po to, żeby nie mieć w innych życiach problemów z mówieniem. No, to są dla niego bardzo ważne. Tak, tylko że tam są bardzo ważne, ale teraz ja mu tłumaczę. Słuchaj, tutaj dla ciebie ważne, jak złożysz te śluby milczenia, w innych życiach możesz być nawet niemową. A życie trwa, więc zastanów się, czy na pewno chcesz złożyć śluby, które ci nic nie dają. Zastanawiam się. No to się zastanów, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że już rozmawiamy z tobą z przyszłości. Już tu już są problemy. Jest 2016 rok, już problemy, bo narodziłeś się teraz jako Marek i masz problemy z mową. A jak będą te śluby działały, możesz stracić mowę w ogóle i stać się niemową. Tamto doświadczenie to było tamto, a to jest to. I teraz musisz się zastanowić. I podjąć decyzję, bo to jest bardzo ważne. Potakuję. Zgadza się. Dobrze. W takim razie teraz ja łamię pieczęć i on te śluby oddaje temu swojemu przełożonemu, że nie będzie składał ślubów milczenia. Że jak chce, to może milczeć tak po to, żeby milczeć, bo wszyscy milczą, ale bez żadnych ślubów, bez żadnych zobowiązań i żadnych konsekwencji. Zgadza się ten w kapturze? Że on bez ślubu będzie milczał tak tylko dlatego, żeby milczeć? No trochę jest niezadowolony, ale macha ręką. No to dobrze, w takim razie sprawa została załatwiona. Wszystkie śluby i pieczęcie poszły do słoneczka. Słoneczko spada, to nie istnieje. Ja wymazuję wszystkie konsekwencje z wszystkich żyć, aż do chwili obecnej. I w tej chwili z Marka, z wszystkich jego ciał, zmysłów, umysłów, na wszystkich poziomach. Zabieram te zapisy do słoneczka. Słoneczko spada, one nie istnieją, nigdy z nim się będą. A Marek jest wolny. Dobrze. Renatko, co jeszcze? Nie, myślę, że Mareczek już chyba. Dobrze, teraz Piotrusie, jeszcze zrobiłem coś takiego. Ja do wanny nalewam wody o strukturze kryształu ciekłego, specjalnym dla Marka. Podnoszę świadomość tej wody i wszystkie programy na full. I teraz weź Marka, włóż do tej wody, wykąp go całkowicie, zresetuj, żeby on był czystym światełkiem. Bez żadnej karmy, bez żadnych programów, bez żadnych zapisów. Prąd bytów pierdół i dyrdymał. Jak będzie świecił, jak najczystsze światło, wtedy wyjmiesz go. Rozświetlił się. Dobrze, w takim razie teraz wyjmujesz go. Ja go prysznicem jeszcze opłukuję, resztki spadają do wanny. Ja go zabezpieczam jego własną energią. Miliardkrotnie. Nikt, a nic nie może teraz naruszyć jego przestrzeni. I on będzie teraz świetnie się rozwijał, bawił, doświadczał w tym życiu. Cześć, papa, Marek poszedł, a ja wodę spuszczam do Matki Ziemi. Ta woda spływa, opłukuje całą wannę, resztki, wszystko spływają, Matka Ziemia zjada, spala to wszystko, to nie istnieje, nigdy z nich nie będzie. Nigdy nie istniało. Dobrze, to by było wszystko, a teraz przejdziemy do Renatki. Przed tobą jest Renatka na stole, leży. I zobacz, czy było coś u niej robione już, czy nie. No, była oczyszczona. A kto ją oczyścił? No, my ją oczyszczamy. Dobrze. A teraz zobacz, tam chodzi o asertywność Renatki. Jest bardzo nieśmiała, mało asertywna. Zobacz, co to za program był, że myśmy go jakby, no nie powiem, nie zauważyli, ale że on nie wyszedł, o, na wierzch. Mam trudności z wysławianiem się z znakom. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze, właśnie o to mi chodzi. Poszukaj w głowie jej programu, gdzie ten program jest, w którym miejscu. Tam, gdzie jest świecie czerwono. Lewa, dolna półkula. Dobrze. Ja teraz przenoszę Renatkę i ciebie do tego momentu, kiedy on zaistniał. Obojętnie, kiedy to było. Przenoszę i tam jesteście. Powiedz mi, to jest to życie, czy inne? Inne. Inne, dobrze. I kim Renatka jest? Gospodynia. I ile ma lat mniej więcej? 20 parę, 30 może. Dobrze. Co się wydarza, że ona ten program przyjmuje? A, zmienia się jakby
ten, który nad nią stał. Zmienia się jakby ten, dla kogo pracowała. Mhm. I co się staje? No i on nie znosi przeciwu. A, nie znosi przeciwu, czyli on sobie podporządkował. Dobrze. Rzadko chce, żebyśmy zmienili. Tak. Dobrze, w takim razie teraz przychodzi nowy właściciel, a ty odchodzisz i idziesz do innego, który jest bardzo dobry, dobrze cię traktuje i u niego sobie pracujesz i doświadczasz aż do późnej starości. I umierasz jako szczęśliwa, wolna, bez żadnych zapisów. Przyjmujesz tak? Tak. I tak jest, a ja wszystko czyszczam z tamtych zdarzeń aż do chwili obecnej i z wszystkich twoich ciał, zmysłów, wszystko zabieram do słoneczka. Słoneczko to spada, to nie istnieje, nigdy się nie będzie, a ty jesteś do tego całkowicie wolny. Czujesz ulgę? Tak. Dobrze, co byś jeszcze chciała? Język niemiecki muszę poznać w niedługim czasie. Dobrze, w porządku. Teraz Piotruś przed Renatką stoi jej część duszy, która jest odpowiedzialna za naukę języków obcych, a szczególnie niemieckiego. Jak on wygląda? No, taka malutka. Malutka, no właśnie. Dobrze. Zapytaj się tej części, czy ona będzie chciała pomóc Renatce w nauce języka niemieckiego, żeby ona się szybko nauczyła i perfekcyjnie. Tylko czuję się słabo. A, to ja wiem, tylko pytam, czy byś chciała. Dobrze, w takim razie ja doprowadzam czystą energię, najczystszą, wzmacniam im jeszcze biliardkrotnie. Ta energia wchodzi przez czakrę korony, to jest energia życiowa i ta część duszyczki rośnie, rośnie, rośnie i staje się tak samo wielka jak Renatka. Są już równe. Teraz już będziesz mogła pomóc? No. Ekstra. W takim razie wchodzi w ciebie i już ten program jest gotowy do pomocy. Wystarczy, że zaczniesz się uczyć i bardzo szybko nauczysz się języka niemieckiego. Co poczułaś? Nie wiem, tak w ręce coś weszło, tak jakby w rękę prawą. Dobrze. Poczułaś, że wreszcie zostałaś uzupełniona de facto. Dobrze. Czy coś jeszcze chcesz? Te uszy. Aha. Teraz wracamy do uszu. Myśmy zrobili te uszy, te szumy słów. Posprawdzaj, czy tam jest wszystko dobrze. Czy są jakieś zmiany? To znaczy jakby zaczęło się odbudowywać. Tak. Czyli to, co ci mówiłem. Zaczęłaś nasłuchiwać, zwracać na to uwagę. Jak dałaś tę uwagę, zaczęło się... To dokładnie, co ci powiedziałem. Widzisz? Tak. Dobrze, Piotruś, teraz wyczyść to wszystko pięknie. Skasuj do zera i do słoneczka. Słoneczko spada, to nie istnieje, nigdy z nic nie będzie. Teraz tam wprowadzasz czyste światło. Ono wchodzi, resetuje, wędruje, już nie ma. Jest? Tak. Dobrze. Pamiętaj, tego nie ma. To wszystko? Czy jeszcze by? Ten wzrok też mi Piotruś... Aha, o, wzrok. Sprawdź wzrok, bo też żeśmy robili. No tutaj to też częściowo odbudowało, ale jakby to dziwne. Co? Tak jakby coś z zewnątrz przyszło. Coś usłyszała, jakąś rozmowę, jakieś pierdoły, jakąś teorię i zakłóciła. Chyba często tak. Jest tak, że właśnie w takich miejscach zawsze znajdzie jakiś paszkwil, co puści jakąś teorię. No jagoda, już zbieraliśmy jagody. Tak. Że na wzrok są dobre. Tak. Jak ktoś ma zepsuty wzrok, to trzeba jagody jeść. Tak. No i chyba co? Piotr, jeszcze co ten program? Dokładnie. Zobacz. Dokładnie tak. Trochę taki numer, nie? Dobrze, oczyść to wszystko, cholerę. Jest. Dobrze. Wszystko skasowane do słoneczka, to nie istnieje, nigdy z nim będzie. Po prostu nie słuchaj żadnych pierdół, niczego nie przyjmuj. To, co ja tu mówiłem. Tylko ten, kto stąd wyjedzie i zastosuje się do tego, po to, żeby poczuć to, doświadczyć, ten będzie wolny. A ten, który pojedzie i zacznie rozkminiać, podważać, zacznie używać ale strale, będzie miał znowu to samo. Rozumiesz? Dlatego, że ja nie będę chodził za każdym i na niego krzyczał, ale ty, co ty robisz?
po prostu zapomnij o wszystkim. Pozwól, żeby twój organizm to wszystko zrobił tak, jak ty chcesz. Rozumiesz? Mm-hmm. Dobrze. Ja teraz oczyszczam ciebie całkowicie do zera, zabezpieczam twoją energią i jesteś w takim kokoniku. Nikt, a nikt do ciebie żadna informacja nie będzie docierała, nie będzie zakłócała twojej przestrzeni i ciszy. Przyjmujesz tak? Tak. I zostaje tak. I tylko ty możesz zmienić to. Także nie jesteś później wolny, jest to twoja energia, twoje zabezpieczenie i ty możesz zawsze go zdjąć, wzmocnić, możesz zrobić co chcesz. W takim razie wszystkiego najlepszego. Czy coś jeszcze? Wszystko, dziękuję. Dobrze. Ja może powiem. Jeszcze ormę zbadam. A czekaj, no nie wszystko, dobra. Bo mamy tu ormę. Ale najpierw coś innego, Piotrusiu, zbadamy. Tutaj mam takie kamyczki. I teraz przechodzimy do naszego laboratorium. Tam jest taka szklanka. Ja nalewam wodę, z kranu wodę nalewam do tej szklanki. Zbadaj energetykę tej wody. Wysoka jest. Wysoka jest, dobrze. Ja teraz do tej szklanki, do tej wody wkładam takie kamyczki, które ma Renatka. Takie jakieś kamyczki. Wkładam do tej szklanki, zobacz, czy one podnoszą energetykę tej wody, czy obniżają. Ani co. Czyli jest wszystko dobrze? Bo się nic nie zmienia? No nic się nie zmienia. Dobrze. Teraz do drugiej szklanki wlewam taką kranówę wodę. Zobacz, jaką ona ma energetykę, taka z kranu miejskiego. Martwa jest. Martwa. Teraz wkładam do tej wody te kamyki. I co się z tą wodą dzieje? Coś się zmienia, czy dalej jest martwa? No może być mniej martwa. Czyli podnosi energetykę? No nieznacznie. Nieznacznie, czyli nie ma to jakiejś wielkiej mocy. Mm. Dobrze. To słuchaj, to zrobimy coś takiego. Ja teraz oczyszczam te kamyczki całkowicie. Zdejmuję z nich wszystkie programy, zanieczyszczenia, daję do słoneczka, słoneczko spala, a teraz daję taki program mocy oczyszczania każdej wody do wody żywej. Ten program w nich wchodzi. Już tak jest. Teraz nalewam takiej wody do trzeciej szklanki, martwej, z kranu i wkładam te kamienie z tym programem. Co się dzieje z wodą? No, zaczyna się przekształcać. Czy wyglądem i energetyką jest podobna do tej pierwszej wody żywej? Jeszcze nie. Dobrze, poczekamy. Zobaczymy, jaki status osiągnie. Ustabilizowało się. Czyli już jest wysoki? Może nie tak wysoki jak w pierwszej, ale blisko. Blisko. No to już jest dobrze. Przynajmniej one będą spełniały teraz twoje zadanie. Chociaż nie w 90%, ale będą. Dobrze, w porządku. Czyli masz, Renatko, już te kamyczki zbadane i są w porządku. Teraz mamy tutaj suplementy diety. Nie wiem, co to jest. Ormus. Suplement diety. Amaranthino. Teraz ja mam tu w ręce ten suplement diety. Ormus ten. W kwadratowej butelce. I teraz zbadaj jego moc, możliwości, energetykę. Jak to wygląda? No słabo jest. Dobrze, teraz ja ci daję dawkę na język, ty wypijasz i teraz zobacz, jak to działa na ciebie. Nie poczułem żadnych zmian. Nie ma żadnych, dobrze. Teraz ja podaję dawkę Renatce i Renatka tą dawkę wypija i porozchodzi się po jej ciele. Jak to działa na nią? No, delikatnie. Delikatnie, czyli nie ma jakiejś wielkiej mocy. Dobrze. A teraz przed tobą jest Aleksander. Ja jemu daję tą dawkę Ormusa. I on wypija. Teraz zobacz, jak po nim się to rozchodzi. Jak na niego to działa. No, na niego bardzo dobrze. Właśnie dlatego chciałem to zbadać. Szukałem po prostu modela, który nie jest
świadomie rozwinięty. Dobrze, pięknie. To już mamy to zbadane. Ale mamy tu drugi ormus, okrągłej takiej. Już ja to słabo widzę. To jest taka okrągła. W każdym razie okrągła. Pisze ormus. I teraz zbadaj ją w laboratorium. I moc, energetykę tego ormusa. To jest w tabletkach. No ma wyższą. Ma wyższą moc. Dobrze. Teraz ja daję jedną tobie tabletkę. Jak to na ciebie działa? Zobacz na twoją energetykę. I co się dzieje? No lekko mi podnosi. Dobrze. Teraz ja daję tą tabletkę Renatce. Ona połyka i rozchodzi się po całym ciele. Zobacz, jak to na nią wpływa. Dobrze. Renatko, masz jakąś wizję albo jakieś odczucia po tej tabletce? Nie. Dobrze. Właśnie problem jest z tym, że wy już macie wyższą energetykę. Ale dobrze, wykorzystamy jeszcze raz pana Aleksandra. Teraz jest pan Aleksander K. i dajemy mu taką tabletkę i on połyka, rozchodzi się po całym ciele. Jak to na niego działa? No, bardzo mocno. Bardzo mocno. Czyli wygląda na to, że ten w tabletkach jest bardzo dobry, skoro na nieświadomych działa aż tak bardzo dobrze. No wiadomo, że im bardziej człowiek świadomy, tym mniej to działa, no bo to jest proste. Dobrze. Czy jeszcze coś badamy, czy to wszystko? To wszystko. Teraz wracasz z powrotem do swojego ciała. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz. Otwórz oczy, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Ojej.